Dobra. Gotowy? Ruszamy? Mhm. Dobra, cześć wszystkim. Słuchajcie, to zaczynamy. Naszym sponsorem jest widać kto. Mamy też prośbę od sponsora o wypełnienie ankietek, co by było całkiem fajne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, nie jest obowiązek, nie? Jakbyście chcieli wziąć udział, to wam tam mniej więcej podam, to sobie jeszcze rozdacie. I teraz tak, to jak widzieliście, jak się rozkładaliśmy. Mamy dzięki dzisiejszej akcji z Allegro mikrofon, też kupiony na Allegro. Więc powinno być lepiej słychać wreszcie te nagrania na wideo. Kto z was w ogóle oglądał któryś z wykładów? Okej, okay, czyli są generalnie popularne. No to jak, mam nadzieję, że wam... Ja oglądałem swój. To popularne. Mam nadzieję, że wam się na przyszłość w takim razie to przyda. Także Kuba, zacznij od tego, żeby parę słów o filmie powiedzieć. Właśnie. Więc ja się nazywam Kuba Kubryński. To jest mój chlebodawca, czyli grupa Allegro, o której powiem trochę za chwilę. Grupa Allegro to generalnie nie jest samo Allegro, tak jak się czasem wydaje. Tak naprawdę to te wszystkie firmy i spółki, które wchodzą w skład grupy, to jest tak naprawdę ponad 120 różnych serwisów internetowych w 23 krajach. To jest głównie Europa, Europa Środkowa, Wschodnia, trochę Azji. W ogóle nasz właściciel to jest firma Naspers, która ma siedzibę w Kapsztadzie, ale z takich głównych, to z czego jesteśmy znani, to jest taki system transakcyjny Allegro.pl, to na pewno każdy wie, logował się i korzystał z tego, ale też mamy sporo takich rzeczy, jak na przykład porównywarka Ceneo.pl, mamy też serwisy ogłoszeń lokalnych, takie jak tablica.pl, jakieś takie portale tematyczne jak Oto Moto, Oto Dom, Oto Wakacje, Lokalo i tak dalej. I tak naprawdę jeszcze do tego mamy serwisy finansowe, czyli tak naprawdę głównie Payu, czyli tak naprawdę firma, w której ja pracuję, i Bankier, to jest taki portal typowo finansowy. Agito.pl to też jest nasz sklep, Wykop to też jest nasze. Fashion Days i Standit są takie mało popularne, związane z modą, jakieś takie kluby modowe i tak dalej. I iStore, czyli to jest taka platforma, która tak naprawdę umożliwia założenie sklepu internetowego od zera, integrację jego z API Allegro, użytkowników i tak dalej. Także tak wygląda, mamy tego tak naprawdę całkiem sporo. I tak naprawdę mimo tego, że zatrudniamy w samym IT ponad 700 osób, no to w zasadzie jest to taka firma, w której jest atmosfera takiego dużego startupu. Działamy w Scrumie, jak widać, Scrum, może nie do końca tak to wygląda codziennie na korytarzach, ale generalnie mamy Scruma i to mamy takiego Scruma w miarę niewypaczonego, czyli w ogóle jesteśmy jedną z niewielu firm, która zatrudnia etatowych Scrum Masterów, którzy zajmują się dbaniem o to, żeby ten Scrum działał. Mamy wewnętrznego klienta, co pozwala nam, że ten Scrum jest faktycznie efektywny, bo tak naprawdę biznes jest elementem zespołu, nie? Z reguły w firmach typu software house i tak dalej ciężko jest wdrożyć Scruma z racji tego, że z reguły biznes jest na zewnątrz, ciężko jest go włączyć do jednego zespołu i też ciężko tak naprawdę jest zawsze działać w takim modelu, że wszyscy jedziemy na jednym wózku, bo zawsze jest tak, że jednak ten dostawca ma trochę inny biznes niż firma, która zamawia jego usługi. No przy wewnętrznym kliencie tak naprawdę nie ma tego problemu, nie? Co za tym idzie, ponieważ mamy Scruma, to nie mamy też problemu nadgodzin, bo jest założenie tak naprawdę stałego velocity, czyli tak naprawdę praca w nadgodzinach jest pracą zrywową, ciężko jest szacować, velocity jest albo zespół robi bardzo dużo, albo bardzo mało, albo cały czas robi bardzo dużo, a potem cały zespół się zwalnia, bo tak naprawdę jest wypalony, więc u nas tak naprawdę nie ma nadgodzin. Mamy założenia na przykład w Pay jakieś tam fixed hours 10-16, poza tym godziny pracy są w miarę dowolne. Nie ma problemu z tym, żeby gdzieś wyjść, coś załatwić czy coś takiego, więc jesteśmy dość mocno elastyczni pod tym kątem i nie wykorzystujemy ludzi, mimo że jesteśmy dużą firmą. Dość mocno inwestujemy w szkolenia i są to takie szkolenia wewnętrzne, czyli jest jakieś tam cotygodniowe takie mini-jugi wewnętrzne, czy tam community of practice. Do tego mamy jeszcze szkolenia takie zupełnie zewnętrzne, które tam gdzieś w okolicach 7 dni powiedzmy w ciągu roku konsumują. No plus do tego wyjazd na konferencja, to już jest taki w tej chwili chyba standard.
Jeśli chodzi o ekosystem narzędziowy, to z takich ciekawszych rzeczy mamy pełny toolkit Atlassiana, czyli od Jira z Greenhopperem poprzez Confluence'a, który pełni rolę takiego ogólnogrupowego wiki, przez Bamboo, na którym tak naprawdę mamy zrobiony Continuous Integration. Wszystkie projekty mamy w Gicie. Przeglądy kodu w Gericie też są w zasadzie blokujące, więc są obowiązkowe, ale nie udało mi się znaleźć logo Gerita, chyba się jeszcze nie dorobili, bo nigdzie nie ma. I tak naprawdę mamy sporo narzędzi JetBrainsa, JRebela, Splunka, są takie analizatory logów, także tutaj to wydaje mi się, że jest tak w miarę sensownie, bo niczego nie brakuje. Jeśli chodzi o sam proces takiego Continuous Integration, to mamy Continuous Integration wdrożone, w tej chwili idziemy w stronę takiego Continuous Delivery całą grupą i no, w tej chwili to się zaczyna od tego, że mamy tak naprawdę kody w Gicie, później mamy blokujące review w Gericie, po którym tak naprawdę jest weryfikacja w Bambu, czy te wszystkie aplikacje się budują, code review przez określone osoby, potem po iluś tam iteracjach, jak ten kod już jest taki, jaki powinien być, bo tutaj dość dużo nacisk kładziemy na jakość. Jest tak naprawdę cały plan budowania tego w Bambu, release'owania, promowania buildów, z racji tego, że wszystko mamy tak naprawdę w Mavenie z pluginem Nexusowym pożenione dość mocno, więc tak naprawdę każdy build, który przechodzi tam jakąś ścieżkę promocji do jakiegoś tam builda snapshotowego, po tak naprawdę taki zrelease'owany już później artefakt, który może trafić najpierw na jedno środowisko testowe, potem na drugie, potem na produkcję docelową. Mamy w Warszawie w tej chwili zespół mobilny. Jest kilkanaście osób, które rozwijają aplikacje androidowe i iOS-owe. I oni tak naprawdę robią takie serwisy jak Oto Dom, jak Tablica, jak jakieś tam rzeczy mobilne dla innych serwisów. No i tak naprawdę tutaj też mają w zasadzie z ciekawszych rzeczy pełne pokrycie automatycznymi testami funkcjonalnymi w jakichś takich frameworkach typu UI Automation, KIF, Robotium i tak dalej. Więc tak naprawdę są w stanie bardzo szybko te aplikacje przetestowane release'ować. I jeśli chodzi o Javę, w Warszawie w zasadzie mamy tylko zespoły Javowe i iOS-owe, nie mamy PHP-a. PHP to jest tak naprawdę w Allegro głównie część frontowa, która jest rozwijana cały czas w Poznaniu. W Warszawie mamy kilka zespołów Javowych. Tak naprawdę głównie jeśli chodzi o stack technologiczny, to mamy sporo JBossa, sporo Tomcata. W Peju mamy więcej enterprise'owych technologii, takich jak JMS-y, JB, a reszta Allegro to są takie raczej lżejsze rozwiązania typu Spring. Sporo jest jakichś takich noweschoolowych rozwiązań typu Mongo, typu Cassandra, typu Hadoop. Sporo mamy też Solara do weryfikacji jakichś, do złożonych wyszukiwań. I ogólnie no, to, co jest ciekawe na pewno, to jest to, że tak naprawdę wolumen danych, z którymi mamy na co dzień do czynienia, jest sporo większy niż w innych firmach. Nie? Tak naprawdę te wyświetlenia naszych serwisów to jest kilkaset milionów odsłon dziennie, nie? Więc to jest naprawdę dość duży wolumen. Ja pamiętam swoje pierwsze zetknięcie z szefem mojego szefa, gdzie tak naprawdę był jakiś kolejny DDoS na Allegro i tak naprawdę była rozkmina tego, co trzeba zrobić. Ja zacząłem tam swoje mądrości wypluwać, no to słyszałem, człowieku, to co myślisz, że wiesz, to w Allegro przestało działać 5 lat temu, nie? I faktycznie się okazało, że tak jest, że to mimo, że są programiści PHP, to mają sporą wiedzę na temat tego, jak ten biznes działa, jak zrobić, żeby te serwisy były optymalne, żeby faktycznie były w stanie obsługiwać kilka milionów równoległych sesji, nie? Co się tak naprawdę zdarza. Także to chyba tyle, jeśli chodzi o samą technologię. Jeśli chodzi o naszą lokalizację, to tak naprawdę ścisłe centrum, koło metra Politechnika, czyli jest bardzo dobry dojazd. Mamy dużo dobrego i taniego jedzenia w okolicy. Mamy i szwajka, chłopskie jadło jakieś tam sporo, więc z tym problemu nie ma. Mnie jakoś tam zawsze mierdziło w poprzednich firmach, że tak naprawdę była jedna stołówka, gdzie było zimne i niedobre jedzenie. Tutaj tego nie ma, więc zapraszamy. Jeśli chodzi w ogóle o takie bardziej socjalne rzeczy, to tak naprawdę zatrudniamy praktycznie tylko na etat, więc tym się może trochę różnimy od innych firm, gdzie ta taka współpraca kontraktorska jest dość szeroko rozpowszechniona. My zatrudniamy na etat zgodnie z prawem. Dlatego też możemy między innymi bez żadnego kręcenia oferować
szkolenia i pakiet kafeteryjny, czyli jakieś takie ubezpieczenie zdrowotne, benefit, czyli ten taki w zasadzie już w tej chwili standard, nie? I tak naprawdę zapraszamy bardzo na karierę.allegro.pl. W tej chwili mamy trochę rekrutacji jobowych w Warszawie otwartych, więc z chęcią przygarniemy Was. Macie też ankiety, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, żeby się pojawić u nas na rozmowie, to zapraszam do wypełnienia i tak naprawdę zostawienia tego tutaj. I czy macie jakieś pytania odnośnie samej naszej firmy, tego jak działamy? Nie? No dobra. Przejdziemy do sedna. Okej, o rekrutacji u nas mówiłem sporo jeszcze w tej sali niedawno. U nas rekrutacja jest tak naprawdę dość szybka z racji tego, że tej rekrutacji mamy sporo. Z reguły to wygląda w ten sposób, że tak naprawdę po złożeniu CV często tego samego dnia albo następnego jest tak naprawdę krótka rozmowa telefoniczna, takie 50 minut, po której podejmujemy decyzję, czy chcemy z kimś tak naprawdę spotkać się już na taką rozmowę w cztery oczy. Czyli tak naprawdę jest kilka pytań technicznych plus pytanie miękkie typu oczekiwane widełki wynagrodzenia i tak dalej. Potem podejmujemy decyzję, jeżeli się tak naprawdę widzimy po tym, że mamy szansę się gdzieś spotkać, bo też nie chcemy ludziom zabierać czasu, jeżeli na przykład wiemy, że nas na nich nie stać, tak? Albo że na przykład technicznie gdzieś się rozminęliśmy, nie? A tak niestety też często się dzieje. To tak naprawdę jest rozmowa, która trwa z reguły od godziny do półtorej. To jest rozmowa z bezpośrednim przełożonym z reguły plus osobą z HR-ów. I tak naprawdę po tej rozmowie maksymalnie do 2 tygodni jest feedback, a z reguły jest tak naprawdę gdzieś 2-3 dni po rozmowie już tak naprawdę jest informacja, czy z kimś chcemy współpracować, czy nie. Więc tyle. Jeszcze jakieś pytania? Do kogo szukacie? Co bym takich wymiadaczy, czy też młodszych? Do PEI szukamy praktycznie tylko senior deweloperów, natomiast do Allegro są też tak naprawdę ogłoszenia na juniorów i na takich programistów z poziomu średnio wysmażonych, więc można szukać. No w PEI w tej chwili tylko tak naprawdę takich ludzi, nie chciałbym operować latami, bo to też już nie bywa, ale takich powiedzmy celujemy 4-5 plus, nie? Jeśli chodzi o lata doświadczenia. Także chyba tyle. Jak nie ma więcej pytań, to przejdę do sedna, czyli do Arkeliana. Czy ktoś z Was w ogóle się zetknął z Arkelianem? Okej, dobra, to przejdziemy dalej. Jeśli o mnie chodzi, to tak jak już wcześniej zdradziłem, jestem pracownikiem firmy PayU, gdzie tak naprawdę odpowiadam za zespół rozwojowy, który jest w Warszawie. Samo PayU ma siedziby w 3 miastach, czyli Warszawa, Poznań i Toruń. I zespoły rozwojowe mamy we wszystkich 3 miastach. Jak się to wszystko zsumuje, to jest gdzieś około 100 deweloperów, którzy pracują nad rozwijaniem naszych rzeczy. Jeśli chodzi o jakieś takie podejście do programowania, to mam takie ostatnio dość mocno utylizowane podejście write less, get more, czyli tak naprawdę, żeby starać się tak dobierać technologie, sposoby rozwiązania, żeby dostawać jak najwięcej funkcjonalności, pisząc najmniej kodu. I to jak dla mnie teraz liderem tego podejścia jest trochę Spring Data. Nie wiem, czy mieliście do czynienia z tą technologią. To jest coś, co pozwala nam faktycznie zaimplementować w pełni funkcjonalną warstwę DAO w 15 minut, nie, dla aplikacji. I tak naprawdę tworzymy tylko interfejsy i całą resztę, jeśli chodzi o jakieś tam stronicowanie wyników, wyszukiwanie, integrację z kryteria API i tak dalej, dostaniemy tak naprawdę z automatu. Nie? Też dość mocno się interesuję programowaniem wielowątkowym, czyli takim wszystkim, co jest w pakiecie Java Util Concurrent i nie wiem, czy znacie taką klasę Unsafe w Javie. Jest taka dość hardkorowa klasa, która pozwala robić bardzo dużo fajnych rzeczy. Między innymi tak naprawdę bezpośrednio operować pamięcią, co na przykład serializację obiektów pozwala przyspieszyć tam praktycznie chyba w porównaniu z takim standardowym mechanizmem to 300-krotnie, nie? Za pomocą kopiowania całych bloków pamięci bezpośrednio, a nie operowania na obiektach. Dobra. Jeśli chodzi o testy, bo kłopot z testami jest taki, że często jest takie podejście, że to jest strata czasu. Że nie ma sensu testować mojego kodu, bo jestem tak
świetnym programistą, że po prostu Unicode zawsze działa. Jeżeli nie działa tak, jak miał działać, to znaczy, że funkcjonalność była źle opisana, bo Unicode działa na pewno poprawnie. I to, co się często zdarza i co tak naprawdę widać w projektach, to to, że niektóre rzeczy jest bardzo ciężko przetestować. W związku z tym, jak sumujemy te wszystkie trzy rzeczy, to nam wychodzi, że bardzo często jest tak, że testujemy to, co się łatwo daje przetestować, a nie to, co faktycznie jest warto przetestować. Nie? Czyli jeżeli mamy jakąś trudną funkcjonalność, bo na przykład dopisaliśmy jakiś nowy moduł, w którym jeszcze w ogóle nie mamy zrobionego podejścia do testów, no to łatwiej jest na przykład tam przetestować coś na w zupełnie innej warstwie, bo tam już mamy jakieś testy, wystarczy zrobić metodą copy-paste'a, tak naprawdę podmienić tylko jakąś tam implementację, sprawdzić działa, nie? A stworzenie na przykład całej warstwy czy całego mechanizmu testowania jakichś tam integracyjnego serwisów restowych, na przykład stwierdzamy, że jest za trudne, więc tego nie będziemy robić, zapniemy się na jakimś innym poziomie, nie? I tak naprawdę to skutkuje tym, że mamy pokrycie 80% w Sonarze, który widzimy, a tak naprawdę aplikacja jest praktycznie w ogóle nie przetestowana, bo to, co testujemy, to są, czy getery i setery działają, z reguły działają, czy konstruktory też działają i też się okazuje, że z reguły działają, a całą resztę rzeczy, które są sensowne, które jest trudno przetestować, tak naprawdę olewamy, no bo jest problem. Nie, jest to uciążliwe, trudne, w ogóle potem te testy się wywalają, nie wiadomo czemu, więc trzeba je zakomentować, bo trzeba szybko wypuścić release i tak dalej. Nie? I tutaj jest tak, że twórcy Arkeliana dość mocno starali się podejść do projektowania od tej strony takiej, żeby deweloperom umożliwić sensowne tworzenie testów i sensowne ich utrzymywanie. Nie? Tutaj producentem Arkeliana jest w ogóle JBoss. Z JBossem jest trochę tak, że nie da się być biernym na jego produkty. Albo ktoś po prostu uważa, że są świetne, albo ktoś ich nienawidzi. I tak mamy Bytemana, który jest fajny, mamy JBossa, który z jednej strony jest fajny, ale z drugiej strony tak naprawdę deployowanie jakiejś bardziej złożonej aplikacji, to są 3 godziny siedzenia, eksplodowanie jakichś modułów, bo się wersje nie zgadzają i tak dalej. Nie? Więc to tak naprawdę jest mocno upierdliwe czasem. Natomiast fakt, że wszystkie tak naprawdę fajne projekty, jakie ostatnio powstają, to gdzieś tam mają JBossa w stopce. Nie? Tak samo jest z Arkelianem. I oni tak naprawdę podeszli, mieli takie 3 założenia, które im towarzyszyły podczas projektowania tego. Nie? Pierwsze to jest takie, że testy powinny być przenośne tak naprawdę pomiędzy wszystkimi kontenerami, które chcemy wspierać. Tak? Czyli na przykład, jeżeli wyobrazimy sobie teraz sytuację takiej firmy, która produkuje, dostarcza produkty. Nie? Na przykład jak mamy Atlassiana, oni dostarczają Jirę. Nie? No to nie jest tak, że oni dostarczają Jirę, która działa tylko na Tomcatie, tylko działa na Tomcatie, na Jetim, na Glassfishu, na JBossie i tak dalej. Więc w tym momencie chcielibyśmy móc testować te nasze rzeczy, uruchamiać nam kilku różnych kontenera. Nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że testy, które piszemy, powinny się uruchamiać zarówno z naszego narzędzia do buildów, co nam pozwoli uruchamiać je w tym całym naszym procesie continuous integration czy continuous delivery, ale możemy je też odpalić z IDE. Nie? Jakie są przewagi odpalania testu z IDE w porównaniu z narzędziem typu Maven? Na pewno dużo szybciej jest uruchomić test z IDE i dostać feedback od razu o tym, czy ten test działa, niż tak naprawdę clean install za każdym razem, tak, albo nawet samo install, które trwa dużo dłużej. Nie? I to zdarzy się, jak to będzie duża aplikacja, że będzie naprawdę trwało tam x-krotnie dłużej, co powoduje, że znowu deweloperom się przestaje chcieć. Nie? Więc tak naprawdę kolejne założenie Arkeliana. Jedna konfiguracja, jeden test odpalany zarówno z IDE, jak i tak naprawdę z takich build tool. I trzecia rzecz tak naprawdę, że bierzemy te frameworki testowe, które działają i rozszerzamy je. Tak? Czyli nie tworzymy wszystkiego od nowa, nie wymyślamy kół po raz kolejny, tylko jeżeli wiemy, że na przykład, nie wiem, test NG działa, to bierzemy test NG i robimy do niego wrapper. Jeżeli zakładamy, że DBUnit działa, bierzemy DBUnita, robimy do niego wrapper. Jeżeli wiemy, że Selenium działa, bierzemy Selenium, robimy wrapper. Nie? I w ten sposób tak naprawdę działa Arkelian. To jest jakiś taki core plus tak naprawdę wrapery do kupy różnych technologii, które umożliwiają nam robienie bardzo wielu rzeczy. Nie? Tutaj kolejne pojęcie, które też towarzyszy Arkelianowi od początku, to jest tak zwana luka testowa. Czyli tak naprawdę, że mamy dość duży rozrzut między testami jednostkowymi, między testami integracyjnymi, a między testami funkcjonalnymi. Nie? One operują na zupełnie innych poziomach abstrakcji i sprawdzają zupełnie inne rzeczy. Więc tak naprawdę testy jednostkowe to sprawdzają co? Sprawdzają to, czy
kod działa tak, jak deweloper chciał, żeby on działał, tak? Tutaj nie ma żadnej weryfikacji tego, czy po zintegrowaniu tak naprawdę coś będzie działało, bo drugi deweloper też zrobił testy jednostkowe, też zaimplementował to tak, jak mu się wydawało. Tak naprawdę mamy tutaj przetestowane to, nie? Później jest tak naprawdę kwestia testowania integracyjnego, czyli ci deweloperzy tak naprawdę myśleli podobnie i czy to, co oni chcieli zrobić, to się faktycznie gdzieś tam styka tak, że będziemy mieć jeden tunel, a nie tak naprawdę wyszła na autostradę, bo się gdzieś tam minęliśmy, nie? I trzecia rzecz to tak naprawdę są jeszcze testy funkcjonalne, które sprawdzają już to jeszcze szerzej, tak? Czyli tak naprawdę już taka funkcjonalność też od strony testów akceptacyjnych użytkownika, czyli że już tak naprawdę użytkownik końcowy sprawdza, czy to wszystko, co stworzyliśmy, co nam się już ładnie zintegrowało, działa w ten sposób, w jaki chcemy, nie? No i teraz problem jest taki, że rozjazd między tymi wszystkimi elementami jest dość duży i kolejny rozjazd jest taki, że sama ta warstwa środkowa integracji jest czasem bardzo ciężka do testowania, więc często jest tak, że ograniczamy się do testów jednostkowych i do testów end-to-end, nie? Ja widziałem sporo takich tak naprawdę projektów, gdzie nie było weryfikacji w ogóle testów integracyjnych, tylko był prosty test jednostkowy zamokowany Mockito, albo nawet nie, i do tego testy Selenium. I to było koniec. Tak naprawdę to wszystko, co się działo w środku, to była czarna magia. No i tutaj właśnie tak naprawdę wchodzi Arkelian, który próbuje to zmienić, który próbuje wejść w stronę tego, żebyśmy przetestowali na przykład warstwę DAO, tak? Czy ona działa z bazą danych, podmienić bazę danych, czy później między warstwami to wszystko ze sobą przepływa i tak dalej, nie? Do tego są jakieś pytania? Dobra. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o samo budowanie, to tutaj w Javie takim w tej chwili jeszcze standardem jest Maven. Natomiast sam Arkelian zapewnia też wsparcie zarówno dla Gradle'a, jak i tak naprawdę dla Anta z IV. Czyli jeżeli macie projekt w Ancie, no to wytłumaczenie, że nie możemy używać Arkeliana, bo nie mamy Mavena, nie przechodzi, no bo mamy Anta, bierzemy IV i tak naprawdę mamy zrealizowane. W Gradle jest to samo. Mamy wszystko. Jeśli chodzi o Mavena, tutaj sobie później powiemy, że ta konfiguracja nie należy do trywialnych, zwłaszcza jak się on robi pierwszy albo drugi raz. Później to już powszednie i okazuje się, że tych artefaktów mamy coraz mniej, one cały czas robią to samo, co mnie zawsze zadziwia. Ale nie wiem, czy spotkaliście się z taką koncepcją jak BOM, czyli Bill of Materials. Dobra, w Mavenie mamy taki, poza scope'ami standardowymi, typu tam provided, test, compile i tak dalej, mamy też taki scope, który się rzadko spotyka, czyli scope import. Użycie tego scope'u powoduje, że jak mamy jakiegoś POM'a, który ma zdefiniowany milion zależności i tak naprawdę wklejamy ten POM u siebie w sekcji dependency management z tym scope'em import, to Maven tak naprawdę weźmie to wszystko, co jest w środku tego POM'a i wklei go do nas, nie? Czyli tak naprawdę, jeżeli potrzebujemy definiować gdzieś wersję, kolejne zależności i tak dalej, to tak naprawdę definiujemy tylko BOM'y, wklejamy BOM'y i jesteśmy w stanie już ich użyć, nie? I jak sobie potem zobaczymy, jak się zrozumie, jaka jest zasada tego, to nawet daje się tego Arkeliana skonfigurować w mniej niż kilka dni, nie? Więc to już jest sukces. Jeśli chodzi o frameworki testowe, to poza takimi standardowymi jak JUnity TestNG, które bez problemu działają z Arkelianem, mamy też wsparcie dla takich rzeczy jak Spock, jak JBehave, jak Cucumber i tak dalej. Czyli tak naprawdę, jeżeli macie testy w innym narzędziu niż JUnity, to też daje się spokojnie Arkeliana użyć. A jak sobie zobaczycie, jak wyglądają te wrapery na przykład do TestNG, to się okazuje, że napisanie takiego wrapera do jeszcze jakiegoś innego wymyślonego frameworku też nie zajmie dłużej niż kilka dni. I może się okazać, że warto to w ogóle zrobić na własną rękę. Także to tyle, jeśli chodzi o takie core'owe rzeczy, które już macie szansę znać, bo się pokrywają. Teraz jeśli chodzi o takie rzeczy, które są bardziej już arkelianowe, przynajmniej ja je też zacząłem poznawać tak naprawdę, jak wczytałem się w Arkeliana. Nie wiem, czy zetknęliście się z taką biblioteką jak Shrinkwrap. To jest biblioteka ku zaskoczeniu autorstwa JBoss'a i ona tak naprawdę ma za zadanie tworzyć różnego rodzaju artefakty javowe. Czyli mam tam dwa takie główne tryby działania. Jeden to jest archiver, a drugi to jest resolver. Archiver tak naprawdę pozwala nam zbudować jara na bardzo różne sposoby. Tak? Możemy tak naprawdę na tym Java Archive mamy metodę add class, add package, add coś tam as resource, add resource i tak dalej.
Więc tak naprawdę mamy takie bardzo rozbudowane Fluent API, które pozwala nam skleić sobie Jara, nie? Wziąć konkretne klasy, które chcemy, wziąć jakieś pakiety, wziąć XML-e, dorzucić tam jakieś konfiguracje, zbudować meta-infa, dodać jakieś tam zależności w przypadku vara, eara i tak dalej i zbudować z tego artefakt, który jesteśmy w stanie potencjalnie gdzieś używać, nie? A druga opcja natomiast, czyli resolver, pozwala nam na jeszcze szersze działanie, czyli tak naprawdę mogę wziąć swoją aplikację, dodać tam dwie klasy, z Mavena wyciągnąć Springa, Hibernate'a i CGLiba, dodać je do tego mojego na przykład eara i to wszystko opakować i wrzucić gdzieś na serwer, nie? Czyli tak naprawdę bardzo złożone narzędzie, potem zobaczymy, czemu ono jest takie istotne w kontekście Arkeliana, nie? Pewnie się spotkaliście z czymś takim jak matryca testów. To jest na przykład buildy takie matrycowe, można znaleźć w Jenkinsie, nie? Gdzie mamy możliwość wybrania jakiegoś tam odpalenia na przykład na różnych JDK, na różnych maszynach wirtualnych i tak dalej, nie? I budujemy sobie taką macierz testów. I teraz ShrinkWrap właśnie jest zrobiony w dużej mierze po to, żeby umożliwić sobie taki test, nie? I teraz wyobraźcie sobie, że tak naprawdę produkujemy jakiś framework, nie? I teraz mamy na swojej stronie napisane wielkimi zielonymi literami, że wspieramy Tomcata, JBossa i Glassfisha, nie? Czyli tak naprawdę mamy trzy różne testy, które musimy przeprowadzić, mamy trzy środowiska, nie? Tak naprawdę do tego jeszcze dochodzi nam Hibernate trzeci i czwarty, no bo w sumie to chcemy, żeby nasz framework działał z oboma wersjami, nie? Nasz framework współpracuje też ze Springiem w wersji 3.0, 3.1 i 3.2, więc już dochodzą nam kolejne, tak naprawdę kolejny trzeci wymiar testów, nie? Potem jeszcze sobie mówimy, że ten Hibernate to powinien działać z MySQL-em, z Postgresem i z Oraclem, więc dochodzi nam czwarty wymiar, a jeszcze w dodatku ten nasz framework generuje jakiś content webowy, który powinien dobrze wyglądać w Chromie, Firefoxie i Operze, nie? I teraz skonfigurowanie tego wszystkiego nawet na jakimś takim toolu typu Jenkins, no to jest tragedia, nie? A teraz na przykład podobny zestaw testowy, tylko że bardziej rozbudowany w poziomie mają producenci JRebela, nie? Bo oni tak naprawdę pokrywają ileś różnych JVM-ek w różnych wersjach, ileś różnych serwerów aplikacji i to wszystko jeszcze przecinają libami, które supportują, nie? Czyli jeżeli JRebel umożliwia przeładowanie Springa, no to oni muszą sprawdzić, czy jak wypuszczają nową wersję, to na WebLogicu 9.1.4, na JRockicie nie wiem, tam 28, Spring wersji 3.1.2 działa, nie? Więc oni tak naprawdę taką macierz robią, mają tam, nie wiem, 40 komputerów w jakimś pokoiku dla sprzątaczek i tak naprawdę odpalają to wszystko, nie? Nie wiem, czy używają Arkeliana, wiem, że jeszcze jakiś czas temu robili to z wykorzystaniem po prostu Jenkinsa, gdzie mieli taki bardzo duży monitor i tam sobie wyklikiwali tą macierz, nie? Tak naprawdę zależności, które chcą przetestować. Natomiast ShrinkWrap pozwala nam zrobić to tak naprawdę w taki prosty sposób, że tylko konfiguracyjnie ustawiamy, co ma nam podociągać z Mavena, nie? I tak naprawdę on już sam znajdzie nam te artefakty w repozytorium, tak samo jak może nam za każdym razem znajdować nowe wersje snapshotów jakiejś naszej biblioteki, którą chcemy testować też z czymś. I tak naprawdę wszystko mamy zresztą w konfiguracji, nie? Jeśli chodzi o wsparcie dla kontenerów, to taki podstawowy podział, jaki mamy, to mogą być takie zembedowane, zarządzalne i zdalne, nie? Tutaj to, którego chcecie użyć, w dużej mierze zależy od tego, jaki to jest serwer, ile trwa jego podniesienie, ile tam jest innych rzeczy i tak dalej. Jeżeli to jest jakaś prosta aplikacja tak naprawdę, którą chcemy odpalić, przeklikać w Selenium i położyć, no to spokojnie możemy użyć takiego embedowanego Tomcata, nie? Jeżeli to tak naprawdę będzie jakaś taka bardziej złożona aplikacja albo zembedowana wersja serwera nie jest dostępna, to możemy tak naprawdę użyć takiej wersji, którą będzie nam zarządzał Arkelion, nie? Ale jeżeli to jest na przykład taki układ, że mamy bardzo złożone środowisko testowe, które gdzieś tam sobie stoi, w jego skład wchodzi 20 różnych serwerów pospinanych ze sobą w dziwny sposób, to możemy też zdefiniować opcję remote i w tym momencie Arkelion zapina się do tego zdalnego serwera, deployuje tam wszystko, odpala testy, oddeployowuje, sprząta i wychodzi, nie? Z takich standardowych serwerów enterprise'owych to mamy wsparcie JBossa, WebSphere'a, WebLogica i Glassfisha. Z kontenerów serwletów to standardowo jest Jetty i Tomcat.
I są też dwa takie standalone'owe, dwa standalone'owe rozwiązania, czyli OpenJB i Weld. Ok. Jeśli chodzi o sposoby uruchamiania, tutaj dochodzi kolejny poziom tego, co tak naprawdę Arcanian jest w stanie zrobić. On nam umożliwia testowanie w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, możemy odpalić nasz test wewnątrz aplikacji, którą tak naprawdę chcemy, wewnątrz JVM-ki, którą, w której mamy aplikację na serwerze. Nie? To nam pozwala na przykład, że mogę odpalić jakiś test i jednocześnie sprawdzić, wstrzykując sobie na przykład persistent context data source'a albo jakieś connection faktory, bezpośrednio z poziomu mojej aplikacji, czy zachowuje się w ten sposób, jak się zachowuje, nie? Czyli w tym momencie mogę, nie wiem, tam coś wywołać, jakieś metody, później wstrzelić sobie persistent context, zrobić na nim fajne i zobaczyć coś, czy coś, co tak naprawdę chciałem wrzucić, to tam jest, nie? A druga opcja to tak naprawdę mamy wersję taką na kliencie, czyli takie typowe testy GUI, gdzie odpalamy sobie z boku jakąś JVM-kę i z niej przeklikujemy naszą aplikację, nie? I tu jest założenie, że to jest wersja, w której nie możemy testować deploymentu, ale później sobie zobaczymy, że to jest nie do końca prawda i tak naprawdę głównie chodzi tutaj o to, w jaki sposób konfigurujemy tą paczkę, co później zobaczymy na działającym kodzie, jak to wygląda, ale też będziemy mieć możliwość tak naprawdę testowania dwuwarstwowego jednocześnie. Jeśli chodzi o cały taki zestaw narzędzi, który jest, z którym Arcanian się integruje na tyle, że faktycznie jesteśmy w stanie tego sensownie używać, to mamy Forge'a, mamy JBoss Toolsy, zbliżone narzędzia tak naprawdę do siebie, które tam pozwalają nam zarządzać tym całym procesem. Integruje się z JRevelem, integruje się z Yatoco, co pozwala nam tak naprawdę mierzyć pokrycie tych testów, które faktycznie Arcanian odpala. Integruje się też z Bytemanem, co nam pozwala też weryfikować od strony takich jakichś dziwnych przypadków, czy jak gdzieś wstrzykniemy wyjątek, to na przykład jak się zachowa nasza aplikacja, zweryfikować, co się stało i tak dalej. Nie? Jeśli chodzi o testy webowe, tak jak mówiłem, Arcanian się mocno integruje z tymi frameworkami, które są dostępne, więc pytanie teraz, skoro na przykład Arcanian używa Selenium do testowania, to czemu nie mamy skorzystać po prostu z Selenium, tylko musimy konfigurować ten cały zestaw, który tam jest, tak dalej. Nie? Tak naprawdę ma kilka plusów. Pierwszy jest taki, że całe zarządzanie cyklem życia Selenium, podniesienie przeglądarki, uruchomienie jej, położenie i tak dalej, zapewnia nam Arcanian sam sobie. Nie? Sytuacja, o której sobie pokazywaliśmy wcześniej na tej macierzy testowania, gdzie chcemy coś przetestować w Operze, w Chromie i w Firefoxie, też w tym momencie Arcanian pozwala nam za pomocą konfiguracji użyć tych wszystkich różnych przeglądarek w ramach jednego testu. Czyli mamy tak naprawdę jedną metodę testową i Arcanian sobie sam powstrzykuje w to miejsce różne przeglądarki. To później sobie też zobaczymy, jak to wygląda. I kolejne założenie, że konfiguracja musi być poza kodem, tak? Czyli nie może być tak, że mamy jakąś fabrykę utrzymywaną przez nas, która nam raz zwraca tak naprawdę driver Firefoxowy, raz Chrome'owy i tak dalej. Czyli to nie jest to. Mamy jeden prosty XML konfiguracyjny, gdzie sobie ustawiamy ten cały przepływ, co chcemy testować i w jaki sposób. I mamy tak naprawdę, dron to jest takie czyste rozszerzenie tak naprawdę Selenium, czyli mamy Selenium 1, Selenium 2. Nie wiem, czy się spotkaliście z Grafenem. Grafen to też jest, o ile pamiętam, tool stworzony przez JBossa. To jest takie rozszerzone Selenium, czyli jest ono rozszerzone o to, że bardzo fajnie współpracuje z jQuery API. Do tego ma bardzo dużo konstrukcji typu wait until, czyli mam możliwość tak naprawdę, nie muszę już robić jakichś dziwnych waitów, że wywołam, klikam coś, tak, a potem czekam ileś czasu, aż mi się coś stanie. Tak naprawdę do tego był projekt kiedyś w Google Code, natomiast tutaj mamy takie listenery jak na przykład element present, text, a nie test, equals, alert present albo element not visible, nie? Czyli na przykład już widzimy, że korzystając z tego ostatniego bez problemu możemy zaimplementować test, który coś klika
i w momencie, kiedy coderka taka Ajaxowa nam się chowa, to zaczyna iść dalej, nie? Robimy tak naprawdę tylko wait until element not visible, podajemy jakiś tam znacznik CSS-owy albo jQuery-owy tego elementu i mamy wszystko zapewnione, nie? Czyli tak naprawdę cały Ajax, który teraz trzeba kombinować, mamy ogarnięty przez Grafeno, nie? I tak samo tego nie testowałem, ale podobno całkiem nieźle działa drag and drop, nie? Czyli tak naprawdę, że jesteśmy w stanie testować przeciąganie, jakieś takie gesty bardziej wywoływane na stronach. Tego wszystkiego nie ma w Z tego, co patrzyłem, to takich rzeczy właśnie jak element present i tak dalej nie ma. Może się mylę, ale wydaje mi się, że nie znalazłem tego. Jak jest, to dobrze. Ale chcesz jeszcze jakieś pytania odnośnie tego? Dobra. Jeśli chodzi o rozszerzenia, tych rozszerzeń jest sporo. Tutaj wybrałem takie bardziej istotne. Mamy rozszerzenie dla JSF-a, dla SIM-a, dla REST-a. Mamy możliwość testowania rzeczy mobilnych, czyli tak naprawdę Androida i iOS-a. Jest rozszerzenie dla Spring Frameworka łącznie ze Springiem MVC i tak naprawdę mamy trochę wsparcia dla testów wydajnościowych. Słucham? A, wiesz co? To musiałbyś porozmawiać z kimś, kto był na 33rd Degree, bo tam to pokazywali. To, o ile wiem, jest... Okej, było pytanie, jaki serwer aplikacji jest dla Androida. O ile wiem, to tam jest opcja też taka, że albo na jakimś emulatorze się to odpala, albo że tak naprawdę podłącza się telefon i Android się integruje z tym telefonem, ale nie przerabiałem tego. Tak. Mhm, to nie jest tak, że podnosimy gdzieś tam z boku, nie? Mamy też bardzo fajny framework, który mnie osobiście urzekł w Arkelianie, czyli cały dodatek do testowania warstwy persystencji. Ona bazuje na DBUnicie, o którym mogliście już wcześniej tak naprawdę słyszeć, ale wspiera tak naprawdę cztery takie główne formaty, czyli YAML-a, JSON-a, XML-a i format Excelowy. Wspiera transakcyjność. My tak naprawdę mamy możliwość uruchamiania takich customowych skryptów SQL-owych i teraz jaki jest plus tego? Plus tego jest taki, że mogę sobie zbudować tak naprawdę test, w którym podaję namiar na dataseta, którym ma zainicjalizować Arkelian moją bazę przed testem, wykonuję później coś tam i na przykład daję potem adnotację should match dataset. I w tym momencie sprawdzam sobie, czy ten dataset po wyjściu z tej metody jest taki, jaki zakładałem, że będzie. Jeszcze do tego mam możliwość całej funkcjonalności sprzątania, czyli na przykład mówię Arkelianowi, tak, definiuję, że po wykonaniu tej metody, gdzie wszedł z takimi danymi, wyszedł z takimi danymi, powinien wyczyścić to w ten sposób, że na przykład usunąć wszystkie wykorzystane wiersze albo wszystkie użyte tablice i tak dalej, nie? I to też nam zapewnia Arkelian sam w sobie i to mam przykład tego, jak to mniej więcej się definiuje. Także sobie później zobaczymy, jak to wygląda. Mamy też coś takiego jak warp. I tam jak na początku wam mówiłem, że jeżeli albo testujemy po stronie serwera, albo testujemy po stronie klienta, to teraz się właśnie okazuje, że to nie jest prawda, bo mamy takiego tula jak warp, który tak naprawdę pozwala nam w jednej metodzie testowej połączyć wywołanie serwera i klienta, nie? Czyli tak naprawdę mamy klasę var, która jest statyczna metoda initiate, która przyjmuje taki obiekt jak client action, który pozwala nam na przykład poklikać po GUI-u i mamy też metodę inspect, która wewnątrz siebie ma inspekcję, która pozwala nam po wywołaniu interakcji z GUI-a sprawdzić, co się dzieje na serwerze, nie? Czyli w tym momencie mogę na przykład odpalić dodanie użytkownika, sprawdzić, czy na serwerze wywołała się metoda, która ma dodać tego użytkownika, albo czy poszły jakieś filtry i tak dalej, czy na przykład request się wzbogacił o coś przy zalogowaniu, czy doszła tam sesja, nie wiem, cokolwiek.
i tak naprawdę kontynuować dalej operacje po stronie klienta, nie? Czyli tak naprawdę będę miał przykład tego, no. Także to jest w zasadzie tyle, jeśli chodzi o takie konkretne rozwiązania. I to są zalety Arkeliana. Teraz przejdziemy do wad. Pierwszy problem, jaki jest, on trochę ustępuje, widzę po sobie, jak się zaczyna więcej z Arkeliana korzystać, ale początki to były takie, że ilość pomów i zależności, które musiałem dodać do tego, żeby przeklikać Selenium Hello World'a, no to było tak naprawdę, nie wiem, 60 zależności Mavenowych, nie? To była tragedia. Teraz już doszedłem do tego, że dodaję 10 i działa w dalszym ciągu tak samo. Natomiast problem jest taki, że dokumentacja do Arkeliana jest różna. Czyli niektóre rzeczy są opisane lepiej, niektóre są opisane gorzej. Mamy jakieś tutoriale, które pokazują nam, jak zrobić coś. Potem mamy tutoriale, które pokazują nam, jak zrobić coś innego. Ale mamy dużo zależności, które nie wiemy, czy są potrzebne, czy są niepotrzebne. Dodajemy i okazuje się, że coś przestaje działać i tak dalej. I tutaj tak naprawdę trzeba mieć... Te początki są trudne, ale warto przez nie przejść. Jak już się przejdzie, okazuje się, że konfiguracja Arkeliana już nie jest taka straszna, jak nam się wydawało, a możliwości ma niesamowite. Nie? Natomiast pytanie, czy tak naprawdę one nie są, czy nie jest za bardzo rozbudowane, bo w tej chwili API Arkeliana, ilość funkcjonalności, które ma, powoduje, że zaczyna się z niego ciężko czasem korzystać, bo próbujemy coś zrobić w naszym rozumieniu w najlepszy sposób, a potem jak się doczytujemy na forum, to jest jakaś dodatkowa zależność arkelianowa, która robi dokładnie to, co próbowaliśmy zrobić, bo na przykład umożliwia nam integrację z serwerem za pośrednictwem własnego protokołu, który sobie wyprodukowaliśmy, nie? Więc to wszystko w Arkelianie jest i problem jest taki, że jak potem zaczynacie się doczytywać, to tego jest po prostu strasznie dużo, nie? Samo to rozszerzenie persistence, które się wydaje, że jest stosunkowo proste, no bo wrzucamy jakieś dane, wywołujemy metodę, sprawdzamy, czy jest to samo, nie? Tam tak naprawdę tych adnotacji sterujących tym mamy kilkanaście, bo mamy możliwość wczytania jakiegoś datasetu wcześniej, wywołania jakichś własnych skryptów, później posprzątania własnymi skryptami i tak dalej, nie? I ten cały cykl życia testu robi się bardzo złożony. Kolejna rzecz, i to jest w tej chwili chyba największy tak naprawdę taki drobek, który jest w Arkelianie, to jest to, że możemy mieć tylko jedną klasę testową per deployment, nie? Czyli jeżeli chcemy zdeployować vara, to musimy go deployować osobno dla każdej klasy testowej, jaką mamy, nie? Więc jeżeli macie testy swojego GUI-a, które są w 100 klasach testowych, to musicie 100 razy wykonać deployment Arkeliana, nie? Próbują to obchodzić w tej chwili taką metodą brute force, ale to nie do końca działa. Z racji tego, że ten cały cykl życia i to sterowanie eventami, które jest zrobione w Arkelianie, w zasadzie wyklucza możliwość użycia deploymentu zrobionego w jednej klasie, w innej klasie, nie? Czyli na przykład taki przypadek, który jest już taki w miarę ok, gdzie mamy na suite testową jeden deployment nie działa, nie? Wątek arkelianowy, w którym to na forum jest dyskutowane, ma już chyba, nie wiem, 15 tysięcy wyświetleń. I czy odpowiedzi? Nawet no od cholery tego jest, ale jest z tym problem, czyli zaraz powiemy, czy to będzie rozwiązywane, nie? To można tak naprawdę obchodzić w ten sposób, że robimy sobie jedną generyczną klasę, z której delegujemy to gdzieś dalej do page objective i tak dalej, ale to jest takie brzydkie haki na to, żeby coś zadziałało. I kolejna rzecz, to czasem można się zetknąć, że jest dziwne zachowanie rozdziału między stroną klienta a serwera. Ja już miałem takie przypadki, że bin springowy z aplikacji byłem w stanie wstrzyknąć tylko do JVM-a w kliencie, nie? A na serwerze, który był w tym samym miejscu, nie byłem w stanie. Persistent context mogłem, ale bina springowego nie. I tak naprawdę nie doszedłem do tego, czemu to nie działa. W innej aplikacji konfigurowałem to w taki sam sposób, tam już działa, nie? Więc czasem to się zachowuje dziwnie. Później wam pokażę, jaki problem z warpem odkryłem i to właśnie wynika z tego, że jest bardzo dużo funkcjonalności, które chyba też sami producenci i twórcy nie do końca wiedzą, jak ze sobą zadziałają. Nie? Jest taki open source, po prostu każdy w innym kraju robi inny kawałek i później jak weźmiemy te trzy kawałki i zrzucimy do kupy, to tak naprawdę nikt nie wie, jak to będzie działało, bo nikt tego jeszcze tak w całości nie odpalił. Nie? Ja mam nadzieję, że moje przykłady zadziałają, bo
na prezentacji twórców Arkeliona nie działały. Więc napisałem swoje w domu i działały, nie? Ale to jest kłopot, nie? Okej. Okay. Teraz jeśli chodzi o przyszłość Arkeliona. Z jednej strony w mojej ocenie trochę tak naprawdę zmierza w dobrą stronę, a w drugiej w jeszcze gorszą, nie? Więc po pierwsze doszli do wniosku, że tak naprawdę trzeba zadbać o większą modularność, nie? Czyli tak naprawdę to ma na celu po pierwsze zmniejszenie class pafa, który jest po stronie klienta, czyli w tej chwili jak tam dodajemy te zależności, to się robi gigantyczne, wystartujemy JBossa i tak naprawdę się okazuje, że mamy jakieś w ogóle potworki takie zbudowane. Poza tym ta modułowość ma też doprowadzić do tego, żeby API po stronie klienta było czystsze, tak? Czyli żeby było jasno sprecyzowane, co to API dostarcza, jak możemy z niego skorzystać, żeby był udokumentowany i tak dalej. I jeszcze trzeci element tego takiego core'a, czyli tego tak naprawdę to jest projekt Arkeliona 2.0, mimo że teraz mamy wersję 1.0.3 Core'a, a część rzeczy jest w wersji 1.1.0.0 Alpha 4 na przykład, nie? Ale już planują wersję 2.0 i właśnie też idą w stronę JBoss Modules, czyli trochę takiego też zarządzania SGI-owego tymi kontenerami. Do tego jest coś, co tak naprawdę nowy mechanizm zdarzeń. On ma na celu właśnie to, żeby dało się uruchomić N klas testowych per pojedynczy deployment, nie? No i to wyszło na to, że obecna architektura jest taka, że chyba trzeba zrobić wersję 2.0, żeby to zaczęło działać, nie? Więc podejrzewam, że teraz to się zatrzyma na wersji 1.0.0 beta 16 i potem będzie wersja 2.0.0 alfa 4, nie? Na przykład. Okej. Okay. Mhm. Co znaczy równolegle? Znaczy to jest inaczej. W tej chwili jest tak, że zobaczycie później, jak jest cały Arkelion zbudowany. Natomiast deploy jest przed klasą testową, tak? Jeżeli macie test.ng, to w before class jest deploy, a w after class jest undeploy, nie? Czyli to wszystko, co się dzieje wewnątrz klasy, idzie po kolei, nie? Na jednym deploymencie. Natomiast jeżeli masz swoje testy GUI rozszyte na 10 klas testowych, czy są faktycznie osobne klasy w Javie, nie? To wtedy w każdej z tych klas musisz mieć osobny deployment, nie? Oni w tej chwili architektura Arkeliona nie pozwala, żeby tak sterować eventami, żeby odłożyć wywołanie undeploya aż do skończenia suity testowej, nie? Ja też tego nie do końca to rozumiem, bo próbowałem nawet sam zrobić taką funkcjonalność, przegrzebałem wszystko i nie działało, nie? Nie, okej, natomiast problem w tej chwili jest taki, że nie da się sterować tym deploymentem, tak? Założenie tego Arkelion 2.0, czyli to decoupled event model, to właśnie ma powodować to, że mogę ręcznie sterować tym, kiedy zrobić deploy, a kiedy zrobić undeploy, nie? Nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie. Chcą, żeby to było, właśnie, żeby była taka możliwość, żebyś mógł niezależnie od tego, jakie masz testy, sterować tym, kiedy chcesz zrobić deploy, ile chcesz uruchomić testów, kiedy chcesz zrobić undeploy. Teraz nie ma takiej możliwości. Okej, okay, bardzo chętnie. Pewnie też się ucieszę. Chcą jeszcze na pewno rozbudować mocno tą możliwość testowania tak naprawdę mobilnych rzeczy, czyli Androida, jakieś tam iOS-a. I teraz krok, który nie wiem, czy jest w dobrą stronę, czy w złą, to chcą iść mocno w stronę tego polyglot programingu, więc pomijając to, że będą wspierać języki, które są na JVM-ie, takie jak Scala, Clojure, to chcą też, żeby Arkelion działał z JavaScriptem, .NET-em i PHP-em, nie? I ja w tej chwili nie wiem za bardzo, jak to ma funkcjonować. Wydaje mi się, że już będzie taki potwór naprawdę kosmiczny, chyba że ta modułowość zadziała na tyle, że faktycznie będziemy w stanie się w tym takim światku javowym skupić i nie zastanawiać się tym, w jaki sposób odpalać jakieś aplikacje .NET-owe w naszym środowisku, nie? No, dokładnie. Macie jakieś pytania do tego?
W TestNG tak jest. W JUnity pewnie będzie runner wykorzystywany, nie? Bo w TestNG się po prostu rozszerza klasę. Jak patrzyłem na źródła tego, jak to wygląda w TestNG, to na pierwszy rzut oka stwierdziłem, że tam nie ma nic skomplikowanego. Przerobiłem wszystko tak, żeby działało na suitach i nie działało, nie? A jak potem zacząłem to debugować, to mi się tak naprawdę już nie miałem kodu, tylko miałem tyle zakładek z różnymi klasami otwartymi, jeszcze nie doszedłem do deployu, nie? Więc stwierdziłem, że to jednak faktycznie jest złożone. Okej. Okay. Są jeszcze jakieś pytania? Okej, okay. Jak nie ma pytań, to ja będę miał pytanie, mam konkurs. Nagroda została ufundowana przez naszego sponsora, czyli mojego chlebodawcę. I długo szukałem takiej nagrody, żeby wpasowywała się w to, o czym mówimy, ale się udało. Więc tak naprawdę, ponieważ zajmujemy się jakimiś takimi tematami związanymi blisko z Continuous Integration, Continuous Delivery, to chcemy mieć tak naprawdę książkę, która nam powie coś o tych tematach, ale idealnie było, gdyby się też sama stosowała do tego. I taką książkę udało się znaleźć. Mamy książkę Continuous Enterprise Development. To jest książka, która się cały czas jeszcze pisze. Więc zwycięzca dostanie e-booka w takiej formie, jakiej jest teraz. Na wczoraj to były 44 strony, ale będzie stosowana zasada continuous delivery, więc jak tylko autor coś napisze, to będziecie dostawać nową wersję tego e-booka. Czyli mamy książkę o continuous development i tak też sama książka to implementuje, nie? Więc to jest chyba pierwsza książka, która implementuje to, o czym pisze. Tak mi się wydaje. Okej, okay. I tak naprawdę będę miał jedno pytanie. Jak ktoś będzie znał odpowiedź, to proszę o wstanie i tak podnoszenie rąk może być słabe, jak się za dużo podniesie. Okej, okay. Mamy tak naprawdę w Mavenie dwie możliwości, dwa frameworki, które wspierają uruchamianie testów, nie? I teraz moje pytanie jest takie. Jaka jest podstawowa różnica, która powoduje, że jeden z tych frameworków nadaje się do testów jednostkowych, a drugi do integracyjnych? PSA nie wymaga builda. Czyli? Czas wykonywania testów na przykład czy u builda, które wypala się do 15 komponentów i jeden komponent nie przejdzie z tego builda ze względu na możemy dzięki PaySafe po prostu przejść dalej, kontynuować pozostałe komponentów, albo możemy się wywalić, jeżeli tego tablet chce. Tak? Mm-hmm. To jest ten efekt tego numer 1. Okej, okay, właśnie. Brawo. Wygrałeś książkę, także zgłoś się do mnie po prezentacji, bo to będzie złożony proces, ale przebrniemy przez niego. Ciężko się w Orillim tak naprawdę kupuje książki na prezenty, ale już wiemy, że się da. Okej, okay, tak, podstawowa różnica jest taka, że Surefire jak się wywali na teście, to wywala builda momentalnie, nic nie robi, nie? A Failsafe tak naprawdę poza tym, że mamy tą fazę pre-integration test i post-integration test, to pozwala nam przede wszystkim posprzątać po testach integracyjnych, nie? Czyli tak naprawdę jeżeli podniesiemy jakiś złożony kontener, zrobiliśmy testy, to Face nie powie, nie działa, buch, nie? Ubijam wirtualną maszynę, tylko wywoła w dalszym ciągu tą fazę post-integration test, pozwoli nam posprzątać i dopiero wtedy złoży builda z informacją o tym, że testy sfailowały. Nie? Ok, jeżeli nie ma żadnych pytań, to w tym momencie przyjdziemy do demo i zobaczymy sobie, jak to działa w faktycznie aplikacji. Mam nadzieję, że nie powielę jakiegoś standardu ludzi, którzy prezentują Arkeliana i zadziała.
Widać źródła? Okej, nie słyszę protestów. Dobra. Jak wygląda główny POM tej aplikacji, którą mamy? Jest aplikacja tak naprawdę moduł Mavenowy, który ma dwa proste moduły. Jeden, który ma jakiś serwer, drugi, który ma, który testuje persystencję. I używamy, tak, po pierwsze Arkeliana samego w sobie. Tutaj widzicie właśnie, w jaki sposób działa ten scope import. Nie? Mam Arkelian bon, który mam typ pom i importuję go w to miejsce. Nie? Tak samo mam dron, czyli ten cały tak naprawdę support do Selenium. Mam warpa, czyli coś, co pozwala mi tak naprawdę odpalać te funkcjonalności jednocześnie po stronie serwera i klienta. I to jest tyle z takich ogólnych rzeczy. Nie? Z nieogólnych mam tak naprawdę kontener, czyli taki wrapper do TestNG. Mam samo w sobie TestNG. Mam Welda. Weld to jest taki coś, co pozwala nam tak naprawdę wstrzykiwać i testować CDI-a. Mam Surefire'a, który tak naprawdę ma wyekskludowaną grupę Arkelian. I mam Failsafe'a, który ma tą grupę zainkludowaną, plus zmienione są include method, bo Failsafe z założenia chyba coś takiego tylko importuje, nie? Czyli wszystkie takie, które się kończą na integration test. OK? I to jest tak naprawdę tyle. Nie? On ma integration test i verify, czyli tak naprawdę taki standard. OK. Teraz najpierw zaczniemy sobie od serwletu. Serwlet wygląda w ten sposób, że dziedziczy po tym głównym naszym module. Jest to standardowy var, który ma jakiś plugin, Maven var plugin, który nam tego vara przygotuje. Mamy plugin do Tomcata, żeby to można było odpalić ręcznie, natomiast może nie mieć takie potrzeby. I depchain, wiecie co to jest depchain? To jest kolejny pattern Mavenowy, czyli mamy bill of materials, czyli coś, co pozwala nam zaimportować zależności, ale właśnie jeśli chodzi o wersję i tak dalej, żebyśmy potem mogli u siebie to dorzucać, a depchain tak naprawdę powoduje, że importuje nam cały łańcuch zależności, nie? Czyli to jest projekt POM, którego założeniem jest tylko, żeby nam dociągnąć już nie konfigurację zależności, tak jak to robi bill of material, bo on nam dorzuca konfigurację zależności, tylko dorzuca nam tak naprawdę już konkretne zależności. I tutaj mamy WebDriver właśnie. Dodajemy do tego driver Firefoxowy do Selenium, który się okazało, że przestał działać w wersji 19 Firefoxa i trzeba tam też mieszać. Dlatego gdybyśmy mieli starszego Firefoxa, to już nie byłoby konieczne. Czyli tak naprawdę kolejna rzecz, która jest nadmiarowa, Arkelian sam sobie jej nie wymaga. Mamy warpa i mamy teraz tak naprawdę coś, co pozwoli nam zintegrować Arkeliana z Tomcatem. I zobaczcie, że na dobrą sprawę to jest tylko to. Czyli to jest właśnie taki wrapper Arkelianowy do Tomcata 7 wersji 1.0.0 CR4, czyli już takie niedługo będzie stabilna nawet. No i mamy Tomcata samego w sobie, plus takie rzeczy, które wymaga Tomcat, nie? No i tak naprawdę to jest tyle. Konfiguracja Arkeliana, która też w zasadzie jest niepotrzebna, natomiast ją wrzuciłem. Standardowo byśmy po prostu mieli port 8080, nie? Natomiast mam możliwość tak naprawdę skonfigurowania Tomcata i tutaj mogę dużo standardowych rzeczy tak naprawdę, takich jak porty, jak host, na którym ma słuchać, jak to czy ma rozpakowywać, w jakim katalogu ma być i tak dalej, mogę tutaj skonfigurować i tak naprawdę Arkelian to zastosuje do moich testów. Nie? Tutaj założeniem kolejnym Arkeliana, takim best practice jest to, że używamy go jako w profilach, nie? Czyli mogę sobie stworzyć profil Mavenowy do JBossa 7, mogę stworzyć profil Mavenowy do Tomcata i tak dalej. Później sterując tymi profilami odpalam kolejne testy Arkeliana. Nie? I teraz jak wygląda taki przykładowy test? Zjedźmy sobie do tego miejsca. To, co muszę zrobić w TestNG, to jest rozszerzyć klasę
Arkelian, która ma całą konfigurację tego, w jaki sposób mamy, w jaki sposób zarządza Arkelian cyklem życia i tak dalej, w jaki sposób się integruje z TestNG. W przypadku JUnita, o ile pamiętam, nam trzeba runnera dokonfigurować adnotacją. I teraz z fajnych rzeczy. Mamy tak naprawdę URLa, który ma adnotację Arkelian Resource. Co to powoduje? To powoduje, że Arkelian w tym teście wstrzeli mi tutaj kontekst URL-a do mojej aplikacji, którą zdeployowałem, nie? Czyli też nie muszę nigdzie wpisywać tak naprawdę, że to będzie localhost 8080 łamane na jakiś tam kontekst path aplikacji, tylko robię Arkelian Resource i ja wiem, że tutaj Arkelian wstrzeli mi właśnie to, co jest potrzebne, nie? Tutaj IntelliJ niestety sobie z tym nie radzi i twierdzi, że to pole jest nigdy nieinicjalizowane i potem rzuca błędami, ale nas to nie boli. Można napisać plugin, jakby ktoś był zainteresowany. Druga rzecz, adnotacja dron, wstrzykuje nam w to miejsce driver Firefoxowy, nie? Możemy użyć klasy abstrakcyjnej i potem drivery konfigurować w testach, co pozwoli nam w jednej klasie użyć kilku różnych przeglądarek do przetestowania tego, co chcemy. I więc tutaj mamy tak naprawdę wstrzykiwany browser. Kolejna rzecz, którą mamy, to mamy deployment. Tutaj ten deployment akurat jest importowany z Vara, którego sobie budujemy. I to jest coś, co mnie trochę zawiodło w Arkelianie, że tak naprawdę mamy całe wsparcie do Mavena, do resolwowania z Mavena różnych rzeczy, tylko ono ma jednego dość potężnego buga, nie? Dlatego, że żeby zrezolwować coś z Mavena, to musimy to mieć w repozytorium, a nie możemy czegoś mieć w repozytorium, dopóki nie wykonamy testu. A do wykonania testów potrzebujemy czegoś, co już jest w repozytorium. Nie? I się robi takie głupie koło, nie wiem, jaki jest powód tego. W każdym bądź razie jedyny sposób, żeby zaimportować tak naprawdę bezpośrednio Mavenowy element, no to jest tak naprawdę użycie zip importera, to jest tam kolejny element tych resolverów, który jest w shrinkwrapie i zaimportowanie tak naprawdę pliku vara i zrzutowanie go na web archive. Nie? Tutaj ten tak naprawdę z protection domain wyciągamy sobie ścieżkę do test classes w targecie, wychodzimy o jeden katalog wyżej i ściągamy vara. To jest taki brzydki hak, który jest słaby, ale to trochę wynika z tego, że sam shrinkwrap ma założenie, że używamy go do budowy artefaktów, a to jest taki workaround, który nam pozwala tak naprawdę potraktować vara jako zipa, ściągnąć go i wypluć bokiem, nie? Okej. Okay. I teraz tak wygląda test. Adnotacja run as client powoduje, że ten test będzie wykonany tak naprawdę w JVM-ie, który będzie po stronie klienta. I tak naprawdę co tam mam zrobione? Pobieram sobie, wchodzę tak naprawdę na stronę URL something. Sorry, nie pokazałem jeszcze jednej ważnej rzeczy. Nie pamiętam nawet jak się nazywa, ale już do tego idziemy. Jest. Co w ogóle mój serwlet tutaj? Mam założenie, że aplikacja nie korzysta z XML, bo XML są passe, więc nie mamy WebXML-a. Mamy serwlet, który mapuje się na wszystko i tak naprawdę robi dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że wypluwa nam jakiegoś banalnego HTML-a, który ma po prostu element o identyfikatorze ID, który ma jakiś tekst w środku i dodaje tak naprawdę headera do HTTP servlet responsa, nie? I to jest cała funkcjonalność, którą ma ten servlet. I teraz będziemy to testować, żeby mieć dużo pokrycia, więc wchodzimy sobie na dowolny URL, wiemy, że to nas przekieruje do tego servletu, wypuszczamy sobie jakiś tekst, żeby zobaczyć, że w buildzie mojej faktycznie ten test się uruchamia, a nie, że ściemniamy. Wypluwamy sobie page source, tak? Jest tylko kwestia informacji i robimy asercję, która sprawdza, czy ten element o identyfikatorze main faktycznie istnieje, nie? To ma proste założenie, tak naprawdę robi find element i jeżeli jest no such element, to zwraca false, nie? No i teraz
żeby nie być gołosłownym, powinniśmy móc odpalić ten test z poziomu ID. Chwila prawdy. Odpalił się Firefox. Zadziałało. OK, faktycznie wypisał checking page element, wyrzucił nam źródło tej strony, które nawet wygląda tak, jak to wpisaliśmy w tym miejscu. No i tak naprawdę test się wykonał, nie? Więc banalny test. Samego kodu, jak widzicie, tej konfiguracji, poza tym Mavenem nie ma dużo, nie? Bo to jest cała konfiguracja Selenium, jaką zrobiłem, poza tym, że dodałem zależność, a to jest cała konfiguracja kontekst URL-a, pod którym testuję, nie? Druga możliwość, czyli ten właśnie cały warp servlet test. Tak, albo w ogóle można to zrobić konfiguracją w XML-u. Jakoś tak właśnie to działa. Tam też jest opcja taka, że możemy nawet zrobić więcej niż jeden deployment na klasę i później możemy różne testy odpalać na różnych deploymentach, które są w tej samej klasie, nie? Czyli możemy zdeployować trzy aplikacje w ramach jednego testu i wykonywać testy, które po kolei będą coś weryfikowane na tych różnych aplikacjach, nie? Ale to już, to nie chciałbym się też zagnieżdżać za bardzo. Zobaczymy sobie warpa, bo to też jest ciekawa rzecz. Tutaj już mamy tworzenie tak naprawdę tej aplikacji w sposób taki bardziej ludzki, nie? Czyli tak naprawdę mam create, web archive, add class. Jak sobie zobaczycie, co tutaj jeszcze można wywołać, to tak naprawdę mam możliwość dodania jakiegoś elementu, dodania klasy, dodania tak naprawdę katalogu, biblioteki, manifestu. No tego jest dużo tutaj resource'ów. Wiesz co, no ja na przykład tego sensu stricte nie widzę, dlatego robię właśnie takie dziwne konstrukcje, które mi to importują z Mavena, nie? Natomiast plus jest taki, że w tym momencie, jeżeli masz swoją aplikację, która ma, bo tego nie musisz robić klasa po klasie, możesz sobie dodać cały pakiet, na przykład wszystko tam comtalk, tak? Ale plus jest taki, że możesz sobie dodawać artefakty, które ściągasz z Mavena, nie? Czyli możesz zrobić test, do którego doklejasz Springa 3.1, tak? Springa 3.2 i tak dalej. Nie, to rozumiem, nie? Nie, to tutaj akurat zrobiłem add class, bo w tym teście jest jedna klasa, natomiast też można zrobić add directory i tak naprawdę dodajesz cały katalog, nie? Nie, ale wiesz co, bo tutaj jest jedna rzecz, to znowu się kłania to, co to jest Arkelio, nie? Oni tak naprawdę wzięli gotową bibliotekę, której założenie, ta biblioteka powstała po to, żeby umożliwić budowanie jakichś elementów webowych, czy elementów javowych, bez wykorzystania na przykład Mavena, nie? Czyli w tym momencie, nie wiem, jeżeli chciałbyś w swojej aplikacji mieć możliwość, nie wiem, wrzucenia jakichś klas API i tak naprawdę, że chcę dodać tylko pojedyncze klasy, bo na przykład tej firmie wystawiasz tylko to API, nie? No to do tego był shrinkwrap, nie? On jest użyty w Arkelianie, natomiast nie musisz z niego korzystać, nie? Moim zdaniem, przy takich standardowych case'ach, jakie mamy, że tak naprawdę bierzemy aplikację, wrzucamy ją i testujemy, no to właśnie można zrobić takiego workarounda, użyć zip importera i tak naprawdę wrzucić sobie vara, nie? Wiesz co, nie odpowiem ci na to pytanie tak z biegu, bo tylko o tym czytałem. Nie miałem nigdy potrzeby testowania trzech różnych springów, nie? Wiem, że jest taka możliwość. Wydaje mi się, że po części trzeba to zrobić właśnie w ten sposób, nie? Czyli tak naprawdę sterować bardziej grupami testów niż zależnościami. Natomiast też jest opcja filtrowania tak naprawdę resource'ów, z których możesz sobie zaciągnąć wersję
i wtedy możesz tym sterować z profilu Mavenowego. Ale nie robiłem tego, także nie chciałem teraz ściemniać. Ok. I teraz właśnie to, co jest dużą możliwością Arkeliana, to jest to, co widzicie tutaj. Tak? Shoot test on both sides. Czyli tak naprawdę mam dwie rzeczy. Inicjalizuję sobie dodając activity, tak? A potem mam inspect i mam inspekcję. Activity to jest coś, co jest po stronie klienta. I teraz zobaczcie, mam tak naprawdę jakiś sysout, że jestem na kliencie. Potem przeglądarka nawiguje mnie do jakiegoś URL-a, tak? Czyli już wiemy, że to wpadnie do tego mojego serwletu. Potem mam informację, że już wyszedłem z tego URL-a, tak? Czyli zakończyłem przetwarzanie. No i sprawdzę, czy tak naprawdę page source cokolwiek zwrócił, czy jest pusty. Nie? A co pozwala mi zrobić inspekcja? Inspekcja pozwala mi na przykład za pomocą adnotacji Arkelian Resource strzelić sobie servlet response i w cyklu, w fazie after servlet, czyli po zakończeniu przetwarzania servletu, wywołać tak naprawdę jakąś metodę i na przykład sprawdzić, czy tutaj robię akurat asercję, czy header, czy wartość headera awesome header jest równa awesome value, nie? Czyli w tym momencie jaka jest opcja? Co powinniśmy zobaczyć? Powinniśmy zobaczyć na pewno on the client 1, tak? A właśnie, bo mam też koszulki MKXL-kę, więc może teraz konkurs, taki prawie od SCP, w jakiej kolejności się wypiszą te stringi na konsolę, no? Moment, bo tam jest ten, no? Tak, M-kę czy XL-kę? Dobra. Tak, właśnie tak się powinno wypisać, zaraz sprawdzimy, czy to tak zadziała. Koszulkę masz, bo ja bym powiedział tak samo, więc... No to znaczy, że chyba muszę oddać swoją. Testy przeszły, to jest jakiś sukces. Jest. Jest właśnie tak, jak się miało stać, nie? Czyli teraz zobaczcie, właśnie tak zadziałał, nie? Czyli wykonał z jednej strony operację po stronie klienta, a z drugiej strony pozwolił nam też na weryfikację po stronie serwera, nie? W jednej metodzie to stoi, więc to jak dla mnie jest duży plus, zwłaszcza, że tutaj mamy też możliwość, nawet próbowałem przygotować taki przykład, ale nie zdążyłem. Mamy też wsparcie dla Spring MVC, czyli możemy na przykład wejść na jakiś adres, na jakiś kontroler, a potem Arkelian strzeli nam tam model z Springa MVC i pozwoli nam na tym modelu sprawdzić na przykład, czy tam model has errors jest większy od zera, nie? Czyli na przykład bardzo prosty sposób do testowania logowania, nie? Logujemy się i sprawdzamy tak naprawdę nie output w przeglądarce, czy coś tam się wypisało, czy gdzieś nam nas przekierowało, czy coś, tylko patrzymy, czy model, który nam kontroler Spring MVC zwraca, ma jakieś błędy, nie? Jakie to są błędy i tak dalej. Tak samo... Jest do Rest Easy, ale nie używałem go. Jest do Rest Easy i jest też dość mocno rozbudowane wsparcie do JSF-a. Tam te wszystkie cykle życia requestu JSF-owego są też oprogramowane i ten cały lifecycle też możesz adnotacjami sobie wywoływać określone metody, które na przykład przeiterują, znaczy przejdą po całym cyklu życia tego requestu JSF-owego po tym, jak coś wywołałeś na kliencie i tak naprawdę sprawdzą, jakie jest zachowanie na serwerze, nie? Więc tak naprawdę te after servlet, before servlet są takie najpopularniejsze mechanizmy w tym wsparciu, które mamy tutaj. No, to są takie dwa, które są tak naprawdę w tym warpie czystym, nie? Do tego są tam właśnie jeszcze, mówię, jest warp tak naprawdę do resta, jest do Spring MVC i tak dalej, nie? Więc te adnotacje wszystkie też wspierają nam, właśnie integrują się z cyklem życia, pozwolą te inspekcje na różnych etapach wykonywać, nie? No i to jest fajne, bo tak naprawdę mówię, w jednej metodzie możemy połączyć te dwa światy
czasem może być potrzeba, żeby właśnie coś na tych dwóch elementach wykonać. Czy są do tego jakieś pytania? Wiesz co, kwestia dyskusyjna. Pewnie to głównie chodzi o to, żeby wiedzieć, że taka możliwość jest, nie? Jeżeli tak naprawdę masz takie sytuacje, że tak naprawdę masz wywołanie jakiegoś serwisu restowego albo jakąś akcję z GUI, która nie ma, nie pociąga za sobą jeden w jeden akcji na GUI w drugą stronę, nie? Czyli tak naprawdę klient wywołuje jakiegoś URL-a, a ty masz go zalogować i masz sprawdzić w bazie, czy on jest zalogowany, ale nie masz tego podglądu, nie? No to w tym momencie w ten sposób jesteś w stanie to zrobić bez problemu. Wołasz jakiegoś URL-a, tak? Po stronie serwera tak naprawdę wywołujesz sobie, nie wiem, na persistent kontekście sprawdzasz, czy jest, czy ten element, który tam powinien się dodać, się dodał, nie? Bo tutaj też można, całe CDI też działa, więc możemy sobie tam persistent kontekst wstrzykiwać i tak dalej, nie? Więc ja jestem w stanie sobie wymyślić taki use case, że znaczy zawsze, jeżeli masz wejście z GUI, wyjście na GUI, no to sensownie jest testować to wszystko na jednym poziomie abstrakcji, tak? A nie robić tak, że dodaję użytkownika z GUI, ale to, czy się dodał, to już sprawdzam po stronie serwera, nie? Lepiej jest sprawdzić, czy on jest widoczny w jakiejś tam tabelce użytkowników. Ale jeżeli coś nie wywołuje takiej interakcji z GUI jeden w jeden, no to ci umożliwia przetestowanie tego. Inaczej byś tego nie przetestował, tak? Musiałbyś robić jakieś workaroundy do tego, albo ustawiać testy w kolejności i asercje robić dopiero w drugim teście, nie? A tutaj możesz wtedy sensowny given when then zbudować i tak naprawdę mieć to w jednej metodzie, nie? Więc moim zdaniem plusy to ma. Zwłaszcza, że zauważ, że te asercje tak naprawdę takie testowe masz po dwóch stronach, nie? I po stronie serwera, i po stronie klienta. Okej, okay. Teraz jeszcze ciekawostka, bo ten WARP jest dość ciekawy, natomiast jest tak samo dobrze udokumentowany jak część innych rzeczy. Żeby test był warpowy, musimy dodać mu adnotację warp test, nie? I w tym momencie mamy możliwość uruchomienia właśnie warpa. Co ciekawe, jeżeli do naszego class path po części, tak, dodamy zależność arcelian warp imp, to nawet jeżeli nasz test nie używa warpa, musimy dodać adnotację, bo w przeciwnym razie nie działa. Dzisiaj spędziłem nad tym sporo czasu i nie rozumiałem tak naprawdę, czemu dwa takie same testy, jeden działa, drugi nie działa, i to nie działa w bardzo ciekawy sposób, nie? Nie działa na dwa sposoby. Albo mówi, że port 8081 jest już zajęty, mimo że nic na nim nie ma, jak odpalamy przeglądarkę, to też tam nic nie ma. Albo tak naprawdę wywala nam taki bardzo długi stack trace, w którym chodzi o to, że no contact registered, nie? Okej, okay. Wszystko chodzi o to, że nie mamy warpa, ale musimy go włączyć i wtedy działa. Więc jest trochę takich rzeczy, że trzeba nabrać doświadczenia, żeby nie rzucać nieładnymi słowami podczas współpracy z tym narzędziem, natomiast możliwości ma naprawdę duże, nie? Zaraz sobie zobaczymy to API persistent. Potwierdźmy, że działa, jak dodałem adnotację. Działa, jest. Dobra. To jest odnośnie tego, w jaki sposób możemy właśnie zarządzać Selenium, grafenem i tak dalej. Nie? Bo to wszystko działa na tej samej zasadzie. Okay. Tutaj mamy moduł persistence. To też jest VAR, żeby było nam wbrew pozorom prościej. I on tak naprawdę dodaje, poza tym, co mieliśmy w tym głównym pomie, persistence imp w wersji 1.0.0 alfa 6. Dodajemy sobie HSQL-a, validation API i teraz to odpalimy z kolei na GlassFishu. Mamy tylko plugin do budowy VAR-a i to jest koniec. Teraz ta aplikacja jest bardzo złożona. Ma jedną encję, która się nazywa user account i jest w tabeli user account, ale tutaj tak naprawdę mamy prostą aplikację, ale mamy test. I teraz co robią test? Po pierwsze, mam w takiej małej aplikacji to trochę śmiesznie wygląda, że to przetestowanie jednej encji potrzebuje tak naprawdę tyle elementów, ale weźcie pod uwagę, że gdyby to była dużo bardziej rozbudowana aplikacja, to ta cała konfiguracja w Mavenie, cała konfiguracja persistence API, serwera, aplikacji i tak dalej byłaby dokładnie taka sama, nie? Więc to tutaj trochę źle wygląda. Wbrew pozorom nie ma tego tak dużo.
OK, więc mamy tak naprawdę, tu akurat jest Eclipse Link, który powinien nam stworzyć schemat na HSQL-u i tak naprawdę tyle. I wystawia nam data source'a, nie? ARQ, HSQL. I teraz tutaj mamy connection pool'a i data source'a właśnie skonfigurowanego z poziomu Glassfisha, tak? Czyli to jest bezpośrednio konfiguracja Glassfisha. A tutaj mamy konfigurację Arkeliana. I mamy po pierwsze informację o tym, gdzie powinien się znaleźć deployment, który chcemy wrzucić, że używamy zembedowanego Glassfisha, który powinien sobie zaczytać swoją konfigurację z takiego pliku XML, że powinien się zapiąć na porcie 9998, że samo persistence API arkelianowe używa takiego i takiego data source'a, że jak się coś wywali, to mam nam zdumpować dane, żebyśmy potem mogli sensownie tak naprawdę debugować, zobaczyć, co się stało. No i to jest tak naprawdę tyle z istotnych rzeczy. Tak wygląda YAML dla użytkowników, czyli mam nazwę tabelki i tutaj mam zapisany element. Wydaje mi się, że to jest bardzo sensowny format do takich rzeczy. Jest na pewno wygodniejszy od XML-a. XLS-a nie będę poruszał. Od JSON-a też jest chyba wygodniejszy, bo tak naprawdę bardzo prosto się tutaj definiuje, nie? Od myślnika tak naprawdę mam tabelkę, dwukropek, kolejne elementy, kolejne rekordy, które zaczynają się od minusa. Jest nazwa kolumny, dwukropek, wartość, nie? Proste. Tutaj mam tak naprawdę jeden dataset, tutaj mam drugi dataset, który się od tego różni hasłem, więc możemy się już domyślać, co będzie robił nasz test. Nasz test będzie zmieniał hasło. I OK. To wygląda w ten sposób, że tworzymy sobie string wrapem znowu. I teraz tutaj mamy niby już bardziej złożony ten, ale z kolei znowu. Czemu? Jaki jest kolejny plus tego string wrapa? Mogę sobie tak naprawdę dorzucić ten mój persistence XML, którego mam tutaj, jako meta inf persistence XML, nie? Więc w tym momencie, jeżeli miałbym w testach skonfigurowane persistence XML dla Hibernate'a jednego, drugiego, Eclipse Linka i tak dalej, to bez problemu mogę tak naprawdę bez jakiegoś mieszania i przepinania się z resursami testowymi dodać się tutaj i nie mam problemu, zmiana nazwy i tak dalej, nie? Tak naprawdę dorzucasz element. I dodajemy cały pakiet. Czyli nawet jakbyśmy teraz dołożyli nową encję, to już nie musimy tego zmieniać. No, jest to dyskusyjne, natomiast na pewno ma możliwości zastosowania. I tutaj właśnie widać, że mam test, do którego sobie wstrzykuję Entity Managera i mam tak naprawdę taką możliwość. O tym sobie powiemy później. Mam tak naprawdę using dataset, który mi mówi, że używając tego datasetu, który jest tutaj, powinien mi zainicjować bazę danych. Później mam should match dataset, który mi mówi, że po zakończeniu tej metody dane, które są w tej tabelce, powinny się zgadzać z tym, co jest tutaj, czyli w tym expected dataset. I jeszcze mogę mu powiedzieć, ale olej kolumnę ID, bo ona się może zmienić, nie? I to też jest fajne, że tutaj mam możliwość zdefiniowania takich rzeczy. Właśnie, że weź mi te dane, porównaj, ale na przykład timestamp ID i tak dalej, one będą różne, bo sobie właśnie dodawałem użytkowników i to może być inaczej, nie? I tak naprawdę poza sysautem, który jest tylko na potrzeby prezentacji, żeby było widać, że działa, a nie, że test się nie uruchamia, ja mam tak naprawdę... Na Entity Managerze znajduję sobie ten element jakimś tam zhardkodowanym ID-kiem, podmieniam mu hasło, merge'uję, wyciągam jeszcze raz i sprawdzam. To tak naprawdę jest niepotrzebne zupełnie, bo to samo robi mi should match dataset. Nie? Tylko chcę pokazać, że to tak naprawdę będzie, że wynik będzie zbliżony działaniem tych dwóch operacji. Więc... Możemy w ogóle to uruchomić z poziomu Mavena, żeby zobaczyć, czy w ten sposób zadziała test. Też będzie chwila prawdy. Ok, widzimy, że serwer wstał.
udały się wszystkie elementy, które skonfigurowaliśmy, czyli tak naprawdę pula połączeń i data source. To się wywaliło, ale build jest udany. Zaraz zobaczymy, co się sypnęło. Dobra, nic istotnego. Nie, jakieś metadane połączenia. Ok, jak widzicie, tak naprawdę tutaj poszło. I tutaj sysout. Moment. Wyprintowany jest właśnie ten użytkownik, który został w tym miejscu wyciągnięty. Jak widzimy, on na początku miał hasło kryptonit, a później zostało zmienione na Lex Luthor i widzimy, że to się wydrukowało tutaj poprawnie. Czyli to tak naprawdę, pomimo tego wyjątku z Glassfisha, to widzimy, że działa, nie? Czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie w bardzo sensowny sposób wykonywać testy warstwy DAO, nie? Specjalnie zostawiłem metodę, którą pożyczyłem z jakiegoś testu. A propos dyskusji, która kiedyś była na grupie, nie wiem, czy pamiętacie, a propos tego, czy używać camel case, czy nie. I muszę powiedzieć, że jak na to patrzę, to całkiem wyraźnie to wygląda. Nie wiem, czy się zgodzicie. Nie wiem, czy camel case'em by to wyraźnie wyglądało. Jest jakaś opcja. No tak, nie wiem, czy to jest bardziej przejrzyście. Miałem taki pomysł właśnie po tamtej dyskusji, ale na razie odpuściłem. Także czy macie do tego jakieś pytania? Ja mam pytania. Czy może te A mogę tutaj zmienić? A, okej, bo chodzi ci o ten. Mhm. Możemy. No bo właśnie tam ID ma być wykluczone, nie? Specjalnie dałem 3, żeby pokazać, że exclude działa, ale zaraz zobaczymy, czy działa. Ale jak będzie wyjątek, to działa, czy nie działa? No JBoss jak wrzuca wyjątek, to znaczy, że wystartował, nie? Więc... Działa. Sfailował. Mogę wam od razu pokazać, jak on to wypluwa, bo tutaj tak naprawdę jest... Zaraz zobaczymy. Ale tutaj jest tak naprawdę informacja, nie? Że w wierszu pierwszym oczekiwał, że hasło będzie takie, a jest takie, nie? Jest. Ten chciałem pokazać, że można i z tym jest problem z odpaleniem poza mainem akurat jednym, ale zaraz wam powiem czemu. To jest problem konkretny z Glassfishem i tym, że Glassfish ma strasznie spierdzieloną implementację logowania i ustawienie class patha, żeby z idei dało się odpalić Glassfisha. Test na Glassfishu jest po prostu mnie przerosło. Tam jest kwestia tego, że on próbuje się w SLF4J odwoływać do metody, której już w nim nie ma i nie da się tego w żaden sposób wyekskludować. Umiem to tak skonfigurować, żeby działało z Mavena, a nie umiem Glassfisha tak skonfigurować, żeby działało z Podide. A nie lubię Glassfisha, więc nawet nie chciałem się za bardzo tego uczyć. Już to nie wiem dokładnie, jak teraz jest, czy tam nie trzeba dokonfigurować danych. Moment. Okej, wiesz co, teraz się nie pokażę, bo trzeba dokonfigurować ścieżki, które tutaj nie są wstawione. Myślałem, że jest jakaś domyślna. Kurde, już go nie pamiętam. Dawno go używałem. Wydaje mi się, że chyba tylko domyślnie bierze z użytych z tego dataseta, którego sprawdza, nie? Tak, ale cały dataset drugi, tak?
To, co jest w bazie, no, to, co próbujesz... Mhm. No nie widzę tego tutaj, także nie pokażę. Możemy później sprawdzić, trzeba dokonfigurować to. Ok, to jak nie ma pytań, to jeszcze skończymy prezentację, tylko nie wiem, czy tam coś zostało jeszcze. A, stałe materiały. Jeśli chodzi o materiały, to możecie znaleźć tak naprawdę po pierwsze na stronie arkelian.org. Tam jest cała informacja o tym, tam są jakieś tam guide i tak dalej. Dużo dokumentacji, która nie jest chyba podlinkowana pod główną stronę, to jest tak naprawdę na reference guide'ie, tutaj macie adres. Bardzo dużo danych jest na GitHubie i to jest kolejny przykład, gdzie się potwierdza, że aplikacja działa tak, jak została zaimplementowana, a nie tak, jak została opisana. Szukałem, nie znalazłem jeszcze wyjątku od tego, więc to jest tak samo, jest tak naprawdę GitHub Arkeliana i GitHub autora Aslaka Knudsena. Tam jest bardzo dużo tak naprawdę źródeł, przykładów, jakichś showcase'ów powrzucanych i tak dalej. I community JBossowe tam też jest, to polega na tym, że ktoś wkleja stack trace, a ktoś inny ten stack trace analizuje, nie? Więc to tak naprawdę jest tyle. Więc czy są jakieś pytania jeszcze? Stosujemy Arkeliana w pracy w tej chwili. Czyli używamy go tak na co dzień, nie? Czyli produkcyjnie mam jakiś tam komponent, który jest testowany Arkelianem. Tam głównie są serwisy restowe, które mają pod spodem Mongo przez Spring Data i to wszystko, czy działa, jest testowane Arkelianem. I działa. Nie, używamy dlatego, że to jest w tej chwili w naszej ocenie bardzo przystępny sposób do w ogóle uruchamiania samych testów integracyjnych, nie? Do tego, żeby na przykład odpalić testy jednostkowe, tak? Zmierzyć pokrycie testów jednostkowych z użyciem na przykład JaCoCo, potem odpalić testy arkelianowe, zmierzyć osobno pokrycie testami integracyjnymi, wrzucić to wszystko do Sonara i zobaczyć, nie? I z Arkelianem to całe pokrycie testów testami integracyjnymi się bardzo łatwo konfiguruje z racji tego, że właśnie ma wsparcie do JaCoCo między innymi, chyba też do Emmy i tak dalej, nie? I też sama konfiguracja w tej chwili, no jak widzieliście, no to jest tak naprawdę kilka elementów, a mam wszystko, tak? Nie muszę brać Grizzly'ego, nie muszę brać jakichś innych rzeczy, tylko w bardzo prosty sposób jestem w stanie to odpalić i przetestować, nie? No tak naprawdę to najwygodniej byłoby odpalić dwa buildy, nie? Z różnymi profilami. Tutaj jak sobie zobaczycie później w GitHubie, do czego zachęcam, te projekty w Arkelianie, które są te showcase'y, to oni tam mają bardzo rozbudowane, nie? Mają tam po 7 różnych profili, tak? Czyli takiego Glassfisha, takiego JBossa embedowanego, nieembedowanego i tak dalej, nie? Więc sporo można zrobić tak naprawdę na poziomie właśnie sterowania profilami mavenowymi. A to z konfiguracją serwerów? Jak chcesz deployować na takim, który będziesz miał daną konfigurację? No to wtedy możesz sobie wziąć tą opcję albo managed, albo remote, nie? Czyli tak naprawdę jeżeli nie wystarczy ci to, co mieliśmy tutaj, czyli na przykład ten Glassfish XML, w którym jesteś w stanie bardzo dużo rzeczy skonfigurować, tak? Tak samo no, w JBossie cała konfiguracja jest standalone, na przykład XML-u, nie? Tam jest wszystko. Więc jeżeli nie jesteś w stanie z poziomu tego wrapera arkelianowego sterować tym, no to musisz użyć albo serwera managed, który jest gdzieś tam utworzony, skonfigurowany, a Arkelian nim tylko zarządza, albo jeżeli to już jest w ogóle takie złożone środowisko, gdzie masz 10 serwerów pointegrowanych ze sobą, to wtedy bierzesz tą opcję remote, nie? Ogólnie tych opcji remote jest chyba najwięcej, managed jest później, tych embedowanych jest stosunkowo najmniej, nie? Jakichś tam różnych wersji też, tu już nie chcę wchodzić, bo to za głęboko wejdziemy, ale też różne serwery mają różne opcje dostępne, czyli na przykład nie na każdym serwerze będziemy w stanie wstrzyknąć persistent context, nie? A na niektórych będziemy, na jednym będziemy tylko jeżeli jest zembedowana, nie będziemy w stanie po remocie, na innym będziemy w managed i tak dalej, nie? To się dość mocno rozwija, natomiast tak naprawdę tego Arkeliana pewnie pisze, nie wiem, z 10 osób, jak się to sumuje,
a framework jest po prostu taki, nie? Więc no też okazało się, że były jakieś błędy architektoniczne na początku i oni teraz tak naprawdę, jak widziałem ostatnio materiały, to już rozkminiałem tą wersję 2.0, co zrobić, żeby z tego się dało korzystać, bo teraz jak rozmawiałem z tym Aslakiem, to mówi, że właśnie dziwi się, że tak mało ludzi z tego korzysta, bo oni to od tylu lat promują, nie? Natomiast ludzie z tego nie korzystają, po pierwsze, że tak naprawdę te guide'y takie pierwsze są bardzo fajne. One są tak łopatologicznie napisane, że bierzesz, implementujesz i działa, nie? Natomiast jak później próbujesz coś zmienić, to się okazuje, że nie działa i nie wiesz czemu i nikt nie wie czemu i jest z tym problem, nie? Natomiast no w tej chwili już forum się też wzbogaciło, ten reference guide jest cały czas uaktualniany i tam jest coraz więcej. Natomiast na pierwszy rzut oka jest przerażające, nie? Jak tak naprawdę poświęcisz miesiąc na to, żeby go opanować, to jest naprawdę potężne narzędzie, które ma bardzo dużo możliwości i działa stabilnie, nie? Czyli tam jak odpalamy te buildy dość często, no to faktycznie te buildy mają za każdym razem ten sam efekt i one działają, nie? Błędy się powtarzają. Jak leci wyjątek, to leci zawsze, nie? Także nie, naprawdę narzędzie, nie wiem, czy to było widać z tej prezentacji, ale narzędzie jest potężne. Ja pokazałem może 10% możliwości tego narzędzia, nie? Ono jest naprawdę olbrzymie i jak coś chcecie przetestować, to na pewno w Arkerianie jest do tego plugin, nie? Więc chyba tyle. Jeszcze jakieś pytania? Wiesz co, no teraz jest podstawowy problem taki, że jak masz kilka klas testowych, no to to, że robisz za każdym razem deployment jest upierdliwe. Natomiast sam start serwera, samo zdeployowanie jest bardzo szybkie, tak? To się nie różni od odpalenia zembedowanego Tomcata z tak naprawdę Mavena, tak? Jak chcesz sobie coś przeklikać w IDE. Natomiast jeżeli tak naprawdę coś trwa długo, no to zawsze można używać remote'a, gdzie masz już podniesiony serwer, wrzucasz tylko i tak dalej, nie? Bo można sobie wyobrazić WebLogica, który standardowo wstaje 10 minut, bo ma w sobie tyle rzeczy, więc w tym momencie no pewnie przy każdym teście nie byłoby sensu go odpalać. Więc wtedy stawiasz remote'a, Arkania robi tylko deploy, przeklikuje, undeploy jest git, nie? Jeszcze? Jakieś pytania? To jak nie ma pytań, to dziękuję bardzo. Mamy jeszcze trochę gadżetów, takich jak smyczek, kłódki i jeszcze jedną koszulkę, więc jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam. Losujemy. No dobra, to dzięki wielkie za wykład. Jakichś takich bieżących rzeczy, jak ktoś ma ochotę, to pewnie zaraz na piwo skoczymy jak zwykle. Nieopodal. Były w ostatni weekend dwa fajne wydarzenia, Agile by Example Live i GitKata. Zaczęła się Call for Papers na komputerze. Jak ktoś ma fajne jakieś pomysły na wykłady, to najlepszy czas, żeby się zgłaszać. Słuchajcie, książki czasem mamy fajne do rozdania i to jest super, że Kuba tutaj kolejną załatwił. Ale mamy też w ogóle jugową bibliotekę, która trochę przymarła, ale jak ktoś ma jakieś pomysły na fajne książki, które chciałby przeczytać i zrecenzować później, taka jest opłata za tą książkę, to jak najbardziej odzywajcie się tam do Jacka Laskowskiego, który to trzyma. A ta recenzja może być na przykład lipa. Czy musi być bardziej rozbudowana? Musimy czekać. No i dobra, jeśli chodzi o następny wykład, to na razie jeszcze mamy znak zapytania, bo tutaj prelegent trochę nie da rady, więc jeszcze szukamy zastępstwa. Kuba też super, wielkie dzięki, że tak szybko zdążyłeś się przygotować. No może prezentacja nie była taka, jaka miała być, ale miałem na to 4 dni, nie? Chyba. Bardzo krótko właśnie, jestem bardziej brawo za Kubę za to. No dobra, to tyle, dzięki. Losujemy coś? Nie, jest mniej osób niż było ostatnio na marcowym wykładzie, więc idea się rozchodzi wśród uczestników. A mamy plugin do losowania, to możemy wylosować koszulkę XL-kę. Ja też wiem, bo jest plus ileś. No, jak dasz plus 2, to wtedy się nie zgadza. A to ja wiedziałem. Dobra, to możemy wylosować koszulkę. To masz jedną, tak? Którą masz teraz XL-kę. O, już myślałem, że nie działa. Łukasz Barszcz. Jest? Tak, bo MK już jest strzelona. O, właśnie. Dobra. A
A te bajery to ktoś chce. A te bajery można po prostu ten. Są takie fajne kłódki z racji tego, że jesteśmy firmą, która ma bezpieczny software. Ankiety są, jeżeli chcesz u nas pracować. Nawet nie musisz ankiety wysyłać. To ci napiszę, zobaczymy. Na kłódki nie, możecie sobie wziąć. Napiszę ci, zobaczymy. To napisz mi. No? Zobaczymy. To mamy jeszcze parę środek. A znasz tego?